Siemano wszystkim, w dzisiejszym odcinku będzie popcorn. Dzień dobry. W swoich dłoniach posiadamy popcorn do mikrofalówki marki Felix. Z Lorem. A, Felix. Wyrąbane w markę. Chodzi nam, który popcorn jest lepszy, karmelowy czy solony. Mieliśmy odcinek z popcornem, był to zwykły. Występował na nim jakże rzetelni osobnicy jest Jakub oraz Szymon, którego niestety to tak znamy. Tak, 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 mamy to. Tylko jedno, tak, tylko jedno. Coś nie było. Dobra, dzięki za oglądanie, siemana raczej. Mogę tylko otworzyć. Na czym opakowaniu posiadamy, na czym opakowania posiadamy takie gówno, które nie jest tak przydatne. Posiadamy papierową taką torbę, karmelowe, solone. Bardziej to chodzi o mikrofalówkę, która posiadamy tam. To prezentowane coś wkładamy tutaj, zamykamy. Chilluje! A, gorąco. Rzucę tam. Rzucę, bo zobaczcie. Jeszcze raz. Jebcie, suku. Proszę Państwa, takimi tutaj sidotami muszę pracować. Moi drodzy, ale to się tutaj gotuje, pęka. Aż tutaj jedzie karmel. Jedzie ramen. O, nie pachnie w ogóle dobrze. O kurde, ała! Wsypujemy karmel. Ale kurwa, to tak ła mnie otworzył, ja to tak ciapał to jakoś. No to jest ciapaty. No to akurat prawda. Witajmy w podsumowaniu. Kurki smakowe drżą. Ty, nie mają smaku, nie mają smaku. To takie, taki nutka, taki, jakby to była wata cukrowa. To mi się jakoś tą watę cukrową mieści. Oczywiście mój popcorn robiony ja, jest lepszy. Może dlatego, że tak trochę go rzuciłem. Dlatego też tak inaczej smakuje. Popcorn solony jest według mnie lepszy. To jest, jak mówimy, że popcorn zwykły to jest 10 na 10, bo jest cieplutki, bo to jest 10 na 10. Tak to jest 8 na 10? Nie jest złe, jest dobre. Smaku ma mało karmelowego. Ale jest git. No, więc na razie.